Wielu ludzi, słysząc o kuchni regionalnej, wyobraża sobie tłuste i ciężkie dania. Ja nazywam się Michał Kwaśnik i pasjonuję się kuchnią regionalną Pomorza. Postaram się w tym programie odczarować ją i pokazać Wam, jak smakuje Pomorze. Jednym z filarów naszej kuchni jest takie warzywo jak brukiew, troszeczkę już zapomniane, ale niepotrzebnie, ponieważ zawiera bardzo dużo witamin i wartości odżywczych. Robi się z niej zupy czy surówki. Ja postaram się pokazać Wam, jak zrobić wspaniały dodatek do dań dnia codziennego. Będzie to pire z brukwi. Krojąc kostkę, pamiętajmy, że im ona większa, tym całość będzie musiała się dłużej gotować oraz ważne jest to, aby zarówno brukiew, jak i ziemniaki były pokrojone w podobnej wielkości kostkę. Brukiew pokrojona, woda świetnie bulgocze, czas teraz ją dosolić. Robię to teraz, ponieważ niesolona woda szybciej się gotuje. I dodaję do wrzątku osolonego całą brukiew. Ziemniaki mam już obrane i pokrojone w kostkę, podobną do tej, jaką kroiłem brukiew. Dodaję teraz do garnka. I czas na mleko w proporcji podobnej do ilości gotującej się wody. Dzięki niemu całe danie nabierze łagodnego, aksamitnego smaku. I gotuję całość pod przykryciem 15 do 20 minut, uważając, żeby mleko nie wykipiało. Śmietana i masło, to naprawdę robi różnicę, a i poza tym czasami warto jest zgrzeszyć. Ubijam teraz całość jak prawdziwa kaszubska gospodyni. Całość jest już wyśmienicie ugnieciona. Czas teraz na ostatni składnik, czyli czarny pieprz. Mały pazur w postaci czarnego pieprzu i ugniatam całość. Jeśli konsystencja będzie zbyt rzadka, dodaję śmietany. Pamiętajcie też o tym, aby brukiew była delikatnie wyczuwalna w pire, żebyśmy po prostu wiedzieli, co jemy. Pietruszka, wspaniała polska, ma dużo więcej witaminy C niż cytryna, ale co najważniejsze, fantastycznie komponuje się z tym daniem. I tym sposobem pire z brukwi jest już gotowe, świetnie komponuje się m.in. z dziczyzną, którą zrobię w następnym odcinku, a póki co zachęcam Was, róbcie sobie coś takiego i odkrywajcie, jak smakuje Pomorze. We'll be right back.